ja tutaj pytam. Czy zarząd wiedział o tym, że ulica Cegielniana będą dojeżdżać ciężarówki z materiałami budowlanymi na budowę bloku mieszkalnego? Czy to zarząd wiedział? I równocześnie pytam, czy ZIKI, mimo że wiedział o budowie, nie poinformował zarząd o tym fakcie i wykonał remont ulicy Cegielnianej za 264 tysiące złotych. Remont ulicy Cegielnianej należało wykonać po zakończeniu budowy, a pieniądze przeznaczyć na inne ulice, na przykład Zbrojarzy, która jest totalnie zdewastowana. I teraz pytanie trzecie. Czy będzie wykonywany dalszy remont ulicy Cegielnianej, w nawiasie jest na pierwszym miejscu listy naszej rankingowej, mimo możliwości zniszczenia jezdni przez samochody budowy? I ja to składam, to pytanie, i chciałbym, żeby mi zarząd odpowiedział. I teraz mam takie pytanie, ponieważ było to zebranie w sprawie znaku zakaz zatrzymywania się na ulicy Cegielnianej. No i nie zostaliśmy poinformowani, pozostali radni na ten temat nie wiedzieli. Byliśmy, ja byłam śmierć. No dobrze, no ale ja nic nie wiedziałem. Cerować, a ile przecież wszystkich nie będzie. Wszystkich radnych należy poinformować. Ja dzwoniłem komórką, a ty nie masz komórki. Przepraszam bardzo, wszystkich radnych należy poinformować. Ale proszę mi nie przeszkadzać, proszę mi nie przeszkadzać. Bo to nie ma racji ten, kto głośno krzyczy, czy kto ma więcej lat, tylko rację ma ten, który merytorycznie sprawę uzasadni. Mamy komisję komunalną i jeżeli mamy ustawić jakikolwiek znak, zresztą ja chciałem znak ustawić na ulicy Obozowej chociaż jednej, bo nas proszą tam mieszkańcy, okazało się, że to nie jest takie proste, trzeba komisję naszą zwołać, trzeba projekt zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tu ja po prostu nic o tym nie wiedziałem i jest postawiony znak zatrzymywania, zakaz zatrzymywania się. Być może, że on jest dobrze postawiony i zgodnie z przepisami i fajnie, ale mieszkańcy, ja tam mam kolegę i on powiedział, że tak powiedział, zarząd działa, tak to są jego słowa, zarząd działa w interesie inwestora, a nie mieszkańców. My nie mamy gdzie parkować, nie mamy gdzie stać, bo sobie samochody do budowy chcą dojeżdżać. Tak powiedział. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Poczekaj, ja skończę. Dlaczego ci się zapytam, gdzie ten kolega mieszka? Na terenie tej rezydencji? Nie wiem, bo to jest mój kolega przez internet. To jest kolega, który zadaje mi pytanie internetowe. Tam są drogi i są garaże podziemne. I każdy ma zapełniony parking. A domki jednorodzinne mają parking w domku. Przez internet gadasz z kimś niewiadomością. Proszę Państwa, ja mówię to, jakie są opinie. Uważam, że jeżeli mieliśmy postawić znak, powinna ta decyzja iść na komisję, ponieważ nie odpowiada tylko przewodniczący sam jednoosobowo, tylko odpowiadamy my jako zarząd. I my jako zarząd powinniśmy się wyrazić na tym kolegialnie. Jako rada powinniśmy się kolegialnie wypowiedzieć na ten temat, czy to jest mądre, czy to jest niemądre i dopiero potem ewentualnie ten znak stawia. No i to jest wszystko, ponieważ za decyzję pana przewodniczącego odpowiada cała rada. Odpowiadam. Partnerem do stawienia znaku i zarządcą drogi jest ZIKI. Spotkanie zostało zorganizowane przez ZIKI na żądanie stron skarżących się, bo oni są stroną. Rada Dzielnicy nie jest stroną w tym sporze, bo zezwolenie na ustalenie trasy dojazdu ustala ZIKI i podpisuje odpowiednią umowę z inwestorem. Dwa. Jeżeli planowaliśmy ulicę Cegielnianą, na temat budowy nic nie wiedzieliśmy. W zeszłym roku, jeszcze na wiosnę zeszłego roku, tam nasi wykonawcy składowali materiał. Ja sprawdzałem stan posiadania, czy jest plac. I plac był jeszcze spółki holenderskiej zarejestrowanej w Warszawie. To tyle. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, czy nie? ZIKIT wiedział, ale ZIKIT nie ma obowiązku nas informować. Dobrze, czyli krótko mówiąc, zarząd ZIKIT zrobił w konia radę. Tutaj chcę powiedzieć, że kolega ma troszkę racji.
Dlatego, że wygląda to na po prostu brak koordynacji działań. Bo jeżeli Wydział Dróg przyjął do remontu ulicę, a Wydział Uzgodnień bądź Zajętości Pasa Drogowego wiedział, że tamtędy będą jeździć pojazdy budowy, to to powinno w jakiś sposób być koordynowane. Bo tutaj były zapewnienia pana przewodniczącego, że inwestor złożył zabezpieczenia, prawda, na naprawę tej drogi. Ale faktem jest, że te pieniążki mogły iść na inne, bardziej potrzebne dzielnice w danym momencie rzeczy. I ja nie mówię, że Cygielniana była niepotrzebna, że to, tylko mogła po prostu poczekać z wykonaniem. Lub można było zrobić sam chodnik, a na przykład jezdnię robić za 2 lata, jak te ciężkie pojazdy się przewalą. I tutaj, jeżeli to tylko faktycznie do zarządcy drogi uwaga, żeby takich rzeczy po prostu się nie działo. Jak podjęliśmy informację na temat rozpoczęcia budowy niedługo wcześniej, no wiem, że panowie, od razu byliśmy i wskazywaliśmy do objazdu. Ale to już było po fakcie. No, wcześniej nie mieliśmy możliwości. No, ale należałoby może wystosować jakieś pismo do ZIKIT-u i zwrócić uwagę decydentom, że tak powiem, żeby ta koordynacja była. Bo ta budowa bardzo się ciągła. Oni, tam był jakiś portugalski niby właściciel, który wyjechał. A potem się okazało, że są jakieś odkrywki jakiegoś pieca hutniczego. Znowu to stało w miejscu. Potem się okazało, że współwłaściciel zna. Znowu było niczyje. I tak się to cały czas zrobiło. Ale to nie o to chodzi. Ja wiem, każdorazowo inwestor występuje o drogę dojazdu do budowy. Jeżeli ZIKI wyznaczył ulicę Cegielnianą, to powinien był poinformować dział, który robił tą inwestycję, prawda? Przecież to jest na jednej płaszczyźnie. I co, nie mamy powiedzieć teraz, że myśmy te pieniądze zmarnowali? No dla nas nie, bo są zapewnienia, że to będzie naprawiane. Ale umówmy się, topimy w asfalt 2 razy pieniądze. No. Ale to jest tak, że wszyscy szukamy złożony czek, który zabezpiecza. No tak, naprawdę. Ale mówię, to są i pieniądze nasze, zwiedzone i pieniądze faceta. No, natomiast chciałabym powiedzieć odnośnie tego parkowania. To wygląda tak, że po prostu otworzył sobie pan tam przychodnie, pitne. I to jest bardzo szeroki zakres tych działalności, bo jest ginekolog i pediatra, w związku z czym podjeżdżają bez przerwy klienci. I pan na tym spotkaniu najbardziej ten pan się szarpał, bo on był zły, że jego pacjenci, którzy przyjeżdżają samochodami, nie mają gdzie się zatrzymać. Druga sprawa, obok jest te bloki nowe, rezydent, nie wiem nawet jak to się tam nazywa. I okazuje się, że tak, przecież oni mają garaże podziemne. Na każde mieszkanie jest jeden samochód, no ale jak jedno mieszkanie ma 3 samochody, a tak naprawdę to tam jest bardzo wąsko na Cegielnianej, no przecież tam naprawdę druga strona ulicy w ogóle była nie do przejścia. Nie do przejścia. Ale to jest też tak, że nikt w bloku nie musi kupować garażu podziemnego. Nie, no dobrze, ale nikt nie narzeka, że nie ma garażu. A jeszcze od drugiej strony. Proszę teraz się zastanowić, bo pan dostał pozwolenie na działalność. Dostał, prawda? Oczywiście. Czy ktoś pomyślał, że przychodnia to jest działalność, do której musi dojechać klient? Na ogół albo schorowany, albo źle się czujący, czyli musi podjechać samochodem, zaparkować, przynajmniej wysiąść i do lekarza. No to co pan o tym nie wiedział? Ale no, No dobrze, ale pozwolenie na użytkowanie przychodni. To chyba nie jest przychodnia. To jest przychodnia. Czy tam są wszystkie specjalności? Każdy razie tam była dawniej drukarnia, która nie szła i to jest budynek przystosowany do innych celów. No, nie rozumiem, no tylko ale nie powiem tak, widziałem,
widziały, gały, co brały na wymianie. Nie może mieć miana pretensji, że jego pacjenci nie mają gdzie parkować. Ale nie ma takiego zapisu. Najbardziej krzyczał ten pan właśnie, którego pacjenci nie mają gdzie zaparkować. Ale przecież jak on otwiera przychodnie, a nie ma dla pacjentów parkingu, no to przecież to jego problem. No nie? No i dlaczego to ma być kosztem mieszkańców? Dobrze, proszę Państwa, chwileczkę, bo to się zdematerializuje, bo rozmawialiśmy o ulicy Cegielnianej i tu koleżeństwo zarzucili, że to jest pewna niegospodarność i tak dalej. Chciałem przypomnieć, że na ulicy Cegielnianej były robione chodniki łącznie z krawężnikami ze względu na pofałdowaną jezdnię i opryskiwanie mieszkańców na głównej drodze dojścia do przystanków tramwajowych. I ta inwestycja kosztowała 160 i no w sumie 264. Chwileczkę, proszę nie wybiegać naprzód. Ja mówię o chodnikach i krawężnikach i mówię wtedy o kwocie 200 niecałych 5 tysięcy. 160 plus tam 48. Nie, na pewno. Tak. Takie wyjaśnienie mieliśmy na piśmie z Zikitu. Natomiast nakładka, z uwagi na pofałdowaną jezdnię, nakładka kosztowała 60 tysięcy. Więc proszę nie opowiadać, że 260 tysięcy kosztowała przyzwoita ulica. Są dwie rzeczy. Ja mówię o całej inwestycji. No ale dobrze, chodnikami nie będą jeździć ciężarówki, mówimy o jezdni, czyli o 60 tysięcy. Nie, to jest właśnie, panie radny, to jest pański sposób przedstawiania liczb i manipulowania tymi liczbami. Ja tu niczym nie manipuluję. Jeszcze raz podałem całą kwotę i ta cała kwota 156 zostało wyszczególnione w mojej informacji. To jest 264. Ale z chodnikami, a ciężarówki chodnikami nie jeżdżą. A nie widziała pani chodnik na ciężarówki na chodniku? Opowiadasz głupoty, czyż tam nie będzie ciężarówka pojeździć. Dobrze, ja taką mam nadzieję. Satysfakcja będzie, że napisze, że tak jak pani też mówi, że na drugi raz to, no to przecież nikt nam tego nie zwróci teraz tego. Ale mówi, ale po co mam zwracać? Mówienie sprawy Cegielniana osoby, które nie są zapoznane w temacie, że chodnik mi to kosztowało tyle, a położenie nakładki asfaltowej kosztowało tyle, to ta osoba powie, no tak, to oni tam poprą te pieniądze, nie wiadomo co oni z nimi robią. Bo jeżeli się opowiada, że będzie jeszcze jeździło, sprawa zabezpieczona jest, że będzie kosztowało to tam, zniszczą to, poprawią i tedy. No to nie jest tak zupełnie jak mówienie, że ulica Cegielniana kosztowała tyle. Bo po chodniku będą chodzić ludzie. A jedną samochodem. Ale proszę Państwa, tam jest tak, no, to jest też wąski. No jest pięknie zrobiony, ale zaraz posłuchajcie. Tam jest tak, jest chodnik i są siatki. I jechał samochód, były dziury takie, że nie było gdzie uciekać. Po prostu chlapał nas, jak żeśmy szli. No nie było gdzie uciekać, bo gdzie siatka jest. Nikt nie mówi, że Cegielniana, a nie tłumacza, nie mówi, że to kosztowało tyle, co kosztowało tyle. Ale tam nie ma gdzie uciec, bo tam nie ma żadnej luki. Tam jest dom obok domu, siatka obok siatki. Jedzie, chlapie i nie przejdziesz. No i gdzie będziesz uciekać? Nie masz gdzie uciekać. Taka prawda była. Ja jeszcze chciałem do tych znaków tam zakazu parkowania. Jak parkowali po jednej i po drugiej stronie, to środkiem było ciężko przejechać. Myśmy jechali tam parę razy, musieliśmy uciekać, cofać się, żeby ten przejechał, żeby my mogli wjechać. No ale tak jest wszędzie. No to tak trzeba dalej robić? Nie, ja miałem zarzut, Państwo nie słuchacie mnie. Ja miałem zarzut taki, a jeżeli ustawiamy znak, to tak... Ale nie my ustawiamy, tylko ale wiki. Ale to na nasz wniosek. A do wniosku nie było
po naszej. Dobrze, no ale to w takim razie po co tam zarząd w ogóle, czy pan przepraszam z panem? No bo zaprosił. Bo byłem zaproszony. Zaprosił jedną stronę, zaprosił tego pana z Bigbredu, zaprosił panią z tej rezydentki, z tych bloków. Zaprosił strażnika, dwóch inspektorów, jednego. Policję drogówki to była. Strażmińska była. Nie będziemy na jednego, kto wyraził jedną opinię. W ogóle organizacja w Radzie, zanim by się zebrali, a zanim by kolega znalazł czas, to się już dawno odbyło. To jest nieprawda. Ja jestem w ciągu 5 minut tutaj w Radzie zawsze. Chętnie potrzebowałbym wtedy obronę, bo gość mi obiecywał, że mnie poszuka. I trzeba było mnie zawiadomić. Pan przewodniczący wie, ja akurat przewodniczący z tego okręgu jest i myśmy w trójkę żyli. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze, czy to jest koniec oświadczeń i komunikatów? Tak, ja dziękuję. Ja jeszcze może tylko powiem, że dzisiaj spotkałam patrol z Wydziału Ochrony Środowiska, który mierzył poziom hałasu przy składnicy złomu na Fredry, nie wiem czy pamiętacie, tam było dla mieszkańców. Rozmawiałam tam z panami, no mówią, że no to też troszkę dziwnie wygląda, bo samochód jest oczywiście oznakowany, prawda? Sam powiedzmy ten mikrofon do pomiaru może mniej widoczny. Natomiast oznakowany samochód powoduje to, że ta składnica akurat wtedy nie pracuje, mimo że te 2 czy 3 razy dziennie niby mają ten złom wyładowywać i tak dalej, i tak dalej. No i tak dobrze. Zawsze tak jest. Zawsze. Nie na wiadomo, że byli we czwartek, powodem, że nic nie działo, dzisiaj też się nic nie działo, więc mierzyli poziom natężenia hałasu. Czy jeszcze ktoś się zgłasza do dyskusji? Wobec wyczerpania porządku obrad zamykał 35. sesję Rady Gminy Sytuacji. Dziękuję państwu. Dziękujemy. Gdzie jest to kompał? I trzeba podlecieć. Następny razem.